Cześć, ja nazywam się Gustaw, a Ty oglądasz praktyczną stronę motoryzacji. A oto nowy Renault Kangoo Van Open Sesam. Samochód mierzy 4,40 m długości, 1,80 m szerokości oraz 1,80 m wysokości. Waży 1520 kg, a jego ładowność zależy od wersji wyposażenia oraz wersji silnikowej i waha się między 630 a 820 kg. Pod maską mogą pracować dwa silniki. Benzynowy o pojemności 1,4 o dwóch wariantach mocy 100 albo 130 koni oraz jeden silnik diesla 1,5 DCI o trzech wariantach mocy 75, 95 lub 115 koni mocy. Egzemplarz, który testuję, został wyposażony w silnik diesla 1,5 DCI o mocy 95 koni oraz momencie obrotowym 260 Nm. Samochód ten wyposażony jest także w sześciobiegową manualną przekładnię, a napęd trafia na przednią oś. Czas rozpędzania od 0 do 100 km na godzinę 13,5 sekundy. Zbiornik pomieści 54 litry oleju napędowego, a spalanie wyniosło podczas jazdy w mieście 6 litrów oleju napędowego na 100 km, podczas jazdy w trasie 90 km na godzinę około 4 litrów, 120 km na godzinę około 5 litrów i 140 km na godzinę około 7 litrów oleju napędowego na 100 km. Nowy Renault Kangoo Van to wydatek od 73 tysięcy złotych netto. Jeżeli zdecydujemy się na silnik diesla taki jak w tym egzemplarzu, będzie to wydatek od 79 tysięcy złotych netto. Natomiast lista dostępnych opcji jest bardzo długa, mierzy około 70 pozycji i jeżeli w pełni doposażymy ten samochód, będzie mógł on kosztować nawet 120 tysięcy złotych netto. Przejdźmy do tego, co w samochodzie dostawczym jest najważniejsze. Przestrzeń ładunkowa. Druga klamka znajduje się tutaj. Przestrzeń ładunkowa mierzy 3,3 decymetra sześciennego z opcją powiększenia w wersji Open Sesam do 3,9 decymetra sześciennego. A jej wymiary to około 165 cm na długość, 125 cm na szerokość między nadkolami, 140 cm w najszerszym miejscu, a otwór załadunkowy mierzy 110 cm na wysokość i możemy założyć, że takie najwyższe przedmioty zmieszczą się do tej przestrzeni ładunkowej. Z tyłu po prawej stronie przy nadkolu mamy do dyspozycji także gniazdo 12-woltowe. Do dyspozycji mamy także w suficie lampkę oświetlającą wnętrze. A koło zapasowe znajduje się pod samochodem. Natomiast niezbyt wygodne są rączki do otwierania na przykład drzwi przesuwnych od środka. A normalna rączka znajduje się tylko w drugich drzwiach. Ale co w wypadku, gdy chcemy przewieźć coś dłuższego? Czy musimy montować to na przykład na ringi dachowe? Nie ma takiej konieczności. Samochód po prawej stronie nie posiada słupka B. A fotel pasażera jest składany, dzięki temu będziemy mogli przewozić naprawdę długie przedmioty. Fotel pasażera możemy całkowicie złożyć. Żeby to zrobić, należy najpierw wyjąć zagłówek, następnie odblokować fotel, złożyć siedzisko, schować zagłówek, złożyć oparcie, odblokować kratę w dwóch miejscach i już. Warto też zwrócić uwagę, że przednie drzwi otwierają się pod kątem 90 stopni. Teraz do naszej dyspozycji mamy naprawdę długą przestrzeń ładunkową, mierzącą ponad 2,5 metra. Drabina zmieści się tutaj bez najmniejszego problemu. A ten otwór załadunkowy mierzy 80 cm. Przy takim ustawieniu mamy także siatkę, która zabezpiecza kierowcę przed wpadnięciem jakichś przedmiotów do kabiny. Tą kratę zaprojektowano bardzo dobrze. W żaden sposób nie ogranicza ona naszej widoczności, ani także nie ogranicza swobody naszych ruchów, na przykład przy zmianie biegów, czy sięganiu do schowka jednego albo drugiego. Pora coś zapakować i sprawdzić, jak ten samochód zachowuje się pod obciążeniem.
rozpoczynam test. Naciskam przycisk. Jesteśmy załadowani, więc jedziemy. Pierwsze, co zauważam, to to, że doskonale wszystko słychać, co jest na place, przez to, że jest tutaj krata, a nie ma żadnej sztywnej grodzi. Przełożenia dobrane są tak, że bez najmniejszych problemów znajdziemy odpowiednie do każdej prędkości i pozwalają one wykorzystać cały dostępny moment obrotowy. A jak z dynamiką tego dostawczego samochodu? Nawet załadowany jest on wystarczająco żwawy, byśmy nie byli zawali drogą. Jadę drogą o bardzo złej nawierzchni, pełnej dziur i nierówności, oczywiście nieutwardzoną. Natomiast mimo to samochód wciąż pozostaje komfortowy i wygodny. Oczywiście na takich dziurach on ma mocno bujającą naturę, ale zdecydowanie nikt po takiej podróży nie wysiądzie z bólem kręgosłupa. Bardzo mi się to podoba. Dostawa codziennie w takie miejsca jak to nie będzie żadnym problemem. Torowisko prawie niezauważalne. Bardzo podoba mi się ten wyświetlacz pełniący rolę lusterka wstecznego. On ma bardzo dobrą jakość i wszystko doskonale widzimy tak, jakby było tu prawdziwe lusterko wsteczne. Podoba mi się to. A dzięki temu wyświetlaczowi oraz dużym lusterkom martwe pole praktycznie w tym samochodzie nie występuje. A jak ten samochód skręca? Najważniejsze jest chyba to, że prowadzi się naprawdę przewidywalnie i bezpiecznie. Nie ma tutaj żadnych nerwowych zachowań. Średnica zawracania wynosi 11 metrów. 50 km na godzinę, czwarty bieg, 1300 obrotów. Komfortowo, wygodnie, a także cicho. Jedyne, na co mogę narzekać, to twardość materiałów w środku. Oczywiście jest to samochód dostawczy, więc nie można zbyt dużo żądać, ale ten podłokietnik jest jak z granitu. Ten podłokietnik jest jak z granitu. A miejsce, którym dotykamy prawym kolanem, też jest bardzo twarde. Te trzy elementy mogłyby być miększe. Wtedy codzienna eksploatacja tego pojazdu byłaby zdecydowanie wygodniejsza. Jeśli podoba Ci się to, co robię, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę oraz napisz komentarz. A jak dynamika z ładunkiem? Trzeci bieg, gaz w podłogę. Naprawdę całkiem nieźle. 90 km na godzinę, szósty bieg, 1500 obrotów. Komfortowo, wygodnie, a także wystarczająco cicho. A jak dynamika na trasie? 90 km na godzinę, piąty bieg, gaz w podłogę. Poruszanie się z tą prędkością będzie także dosyć ekonomiczne, gdyż jesteśmy w stanie na tempomacie przy stałej prędkości 120 km na godzinę osiągnąć zużycie w okolicach 5 litrów na 100 km.
140 km na godzinę, szósty bieg, 2500 obrotów. Ta podróż już jest niewygodna. Po pierwsze, w środku zaczyna być już głośno. Doskonale słyszymy szumy powietrza opływającego karoserię. Po drugie, samochód nie prowadzi się już tak precyzyjnie. Momentami, gdy napotkamy silne powiewy bocznego wiatru, zaczyna się prowadzić nerwowo. Zdecydowanie na dłuższą trasę wolałbym jechać z prędkością 120 km na godzinę. Teraz zużyjemy około 7-7,5 litra oleju napędowego na 100 km. A za użyczenie tego sprzętu, który pozwolił mi sprawdzić, jak zachowuje się samochód załadowany, chciałbym podziękować firmie Progress Audio. Witam Was za kierownicy. Jakie jest moje pierwsze wrażenie? Wnętrze jest bardzo podobne do wnętrz z innych samochodów koncernu Renault, dlatego bardzo szybko będziemy w stanie przyzwyczaić się do obsługi wszystkich instrumentów znajdujących się tutaj. Ja, mając 185 cm, bez najmniejszego problemu mieszczę się. Mnóstwo jest tutaj wolnej przestrzeni nad głową, ale także na wysokości barków. Bez najmniejszego problemu mogę usiąść w odpowiedniej odległości od kierownicy, która to kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach w naprawdę dużym zakresie. A fotel kierowcy jest materiałowy, wygodny, zdecydowanie nastawiony na komfort oraz regulowany w bardzo dużym zakresie. Przód, tył, góra, dół oraz oparcie. Mi na tym fotelu siedzi się wygodnie i nawet kilkusetkilometrowa trasa nie stanowi problemu dla kręgosłupa. Natomiast taka trasa może być problemem dla naszych łokci i kolan. Podłokietnik jest twardy. Drugi centralny podłokietnik jest jeszcze bardziej twardy, wykonany niemalże z granitu. A miejsce, w którym opieramy prawą stopę, także do miękkich nie należy. Wyścielanie tych trzech elementów miękkim materiałem zdecydowanie poprawiłoby komfort na dłuższą metę, a nie kosztowałoby dużo. Widoczność w przód jest dobra w tym samochodzie. Lusterka przytwierdzone są do poszyć drzwi, dodatkowo mamy taką niewielką szybkę, która pozwala nam dostrzec pieszych wchodzących na przejście. Natomiast słupki A są dosyć masywne. Ten konkretny egzemplarz został wyposażony w sześciobiegową manualną przekładnię. Nie wyróżnia się ona niczym szczególnym. Do jej używania nie potrzeba siły, a dodatkowo jest także możliwość zamówienia w tym miejscu siedmiobiegowego automatu. Natomiast dosyć wygodne jest to, że jest ona naprawdę blisko od kierownicy. Przechodzimy dalej. Schowki i schoweczki. W drzwiach mamy naprawdę bardzo duże kieszenie. Bezproblemowo mieści się tutaj 1,5 litrowa butelka wody, a także jakieś niewielkie szpargały. Na wysokości lewego kolana kierowcy znajduje się kolejny niewielki schowek. Przed kierowcą znajduje się kolejny schowek. Jest on dwupoziomowy. Mamy tutaj niewielką półeczkę. Część zasadniczą, gniazdo 12-woltowe oraz dwa gniazdo USB do ładowania telefonu. Centralnie znajduje się niewysoka półka, natomiast ona ma całkiem głęboką wnękę w tym miejscu. Jest ona także dzielona na pół. Pomiędzy dźwignią zmiany biegów a panelem klimatyzacji znajduje się kolejna wnęka, a poniżej znajduje się kolejna półeczka z ładowarką bezprzewodową do telefonu. Jest także gniazdo 12-woltowe. Dalej, dwa uchwyty na kubki. Do obu bezproblemowo mieści się nasz kubeczek. A dalej, w podłokietniku znajduje się bardzo duży schowek, który prawie jest w stanie pomieścić 1,5 litrową butelkę wody. A przed pasażerem znajduje się kolejny schowek, tym razem w postaci szuflady. Tutaj także wejdzie całe mnóstwo rzeczy. Jakby tych wszystkich schowków było mało, dodatkowo nad głowami znajduje się kolejny schowek, który jest naprawdę bardzo pojemny.
A jak wyposażone jest nowe Renault Kangoo? W wypadku tego konkretnego samochodu, w którym siedzę, bardzo bogato. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że wiele elementów tego wyposażenia, które znajduje się w tym pojeździe, jest dodatkową opcją, a także jest dodatkowo płatna. Mamy skórzaną, wielofunkcyjną kierownicę z tempomatem i ogranicznikiem prędkości, automatyczne światła, automatyczne wycieraczki, elektryczne szyby i lusterka wraz z elektrycznym składaniem lusterek, system bezkluczykowy, pilot do systemu multimedialnego, system multimedialny wraz z nawigacją. Jest to system doskonale znany z innych samochodów Renault oraz Dacia. Jest tutaj także system start-stop oraz system automatycznego parkowania. Pojazd ten jest także wyposażony w dwustrefową automatyczną klimatyzację. Jej obsługa jest bardzo prosta. Przyciski są duże. Na wyposażeniu tego samochodu znajduje się także cyfrowe lusterko wsteczne, którego wskazania są wyświetlane na tym ruchomym ekranie. Bardzo wygodne rozwiązanie. Oczywiście możemy także je ustawiać. A żeby manewry były jeszcze prostsze, mamy tutaj przednie oraz tylne czujniki parkowania oraz kamerę cofania. Dodatkową opcją jest lustro sferyczne w osłonie przeciwsłonecznej pasażera, dzięki której zmniejszamy martwą strefę po prawej stronie. Wygodny fotel z dużym zakresem regulacji, duża ilość schowków. Na miejscu kierowcy poruszuje się dobrze. Byłoby super, gdyby nie te betonowo twarde podłokietniki. Sprawdzam zatem, jak podróżuje się na miejscu pasażera. Ze względu na możliwość całkowitego złożenia fotela pasażera, fotel ten nie posiada żadnej regulacji. Na miejscu pasażera siedzi się zdecydowanie wyżej niż na miejscu kierowcy. Mimo to nad głową wciąż mam bardzo dużo wolnej przestrzeni, a sam fotel jest także bardziej przesunięty do przodu i miejsca na kolana nie jest już tak dużo. Przy moim wzroście 185 cm oraz przy zamkniętych drzwiach wysunięcie tej szuflady jest praktycznie niemożliwe. Ze względu na brak słupka B, pasy zapina się dokładnie tak samo jak na miejscu kierowcy. Miejsce pasażera nie jest tak wygodne jak fotel kierowcy. Natomiast bez problemu siedząc tutaj mógłbym udać się na jakąś dłuższą podróż. Nadszedł czas na podsumowanie. Nowy Renault Kangoo One, mimo swoich niewielkich rozmiarów, skrywa we wnętrzu wiele praktycznych rozwiązań, szczególnie w wersji Open Sesame, a jego 1,5-litrowy silnik diesla nie narazi nas na wielkie koszty, a jednocześnie jest wystarczająco mocny. Ja nazywam się Gustaw, a Ty oglądałeś praktyczną stronę motoryzacji. Cześć!